Cześć, nazywam się Marcin Mięciel, jestem byłym piłkarzem Legii i jestem gościem w programie Fortuna Piłką się toczy. To znaczy, czy zasłużenie? No ja jako kibic Legii to powiem, że zasłużenie, tak. Tak naprawdę mecz miał dwie odsłony. Pierwsza, gdy Lech Poznań naprawdę dobrze grał w piłkę, robił kombinacyjne akcje, był naprawdę bardzo dobrym zespołem na boisku. Legia była w pierwszej połowie tak naprawdę tłem, tak, ale walczyła. Przytrzymała wynik, przede wszystkim przytrzymał to bramkarz, na którym, powiedzmy szczerze sobie, wcześniej była duża krytyka. Druga odsłona, no to już Legia pokazała to, co najlepiej potrafi. Bardzo dobra gra piłką, przede wszystkim sytuację. No i Marek Saganowski, tak, niezniszczalny Marek Saganowski, który przy pierwszej bramce Jodłowca zblokował bramkarza. A przy drugiej strzelił tą najważniejszą, można powiedzieć, w tym sezonie bramkę, na dzień dzisiejszy. To znaczy, powiem tak, no to jest świetny bramkarz. Od kilku sezonów wymieniało go się jako najlepszego bramkarza ligi. To jest po pierwsze. Po drugie, każdy piłkarz w swojej karierze ma jakieś wzloty i upadki, tak? No, przez jakiś część sezonu rzeczywiście Kuciak zrobił kilka błędów, ale każdy bramkarz na świecie robi błędy. Czy to dobrze wpłynęło na niego ta rywalizacja? Ciężko powiedzieć. Po prostu może odzyskał swoją formę i pokazał dalej, że jest najlepszym bramkarzem w polskiej lidze. To znaczy, powiem szczerze, Legia musi być bardziej skoncentrowana. Lech Poznań pokazał, że jest świetną drużyną. Gra bardzo dobrze w piłkę. I jeżeli Lech rzeczywiście zagra tak samo jak w pierwszej połowie, może już nie być tyle szczęścia, może Kuciak nie wybronić tyle sytuacji i to się odbije później na wynik, tak, tego meczu. Na pewno będzie to dobre spotkanie, ale to będzie spotkanie, które jeszcze nie przesądzi o mistrzu Polski, tak? Także myślę, że zespoły przyjadą na ten mecz bardzo skoncentrowane i będą grały trochę zachowawczo, tak? No bo strata 3 punktów przez Legię czy przez Lecha Poznań może później mieć odbicie i konsekwencje w dalszej części rozgrywek. Także na pewno będzie to dobre spotkanie, ale na początku myślę, że ta gra będzie dużo bardziej zachowawcza niż w przypadku finału Pucharu Polski. Teoretycznie wskazywałoby na to, że jeszcze jest Jagiellonia, tak? Ale Jagiellonia jest to zespół nieźle poukładany, który ma niezłych zawodników, ale z drugiej strony jest to zespół, który gra nierówno i na dzień dzisiejszy myślę, że nie jest w stanie powalczyć, tym bardziej, że będzie grał z zespołami tylko i wyłącznie z czołówki tabeli, tak? Wiadomo, Legia czy Lech ma problem z zespołami z dolnej części tabeli, tak? Gdzie zespoły naprawdę się spinają i grając na wyjeździe bardzo ciężko się gra. Tak, w takich meczach, bo to są mecze typowe walki i często zespoły z dolnych części tabeli wyrywały punkty Legii czy Lechowi, po czym 2-3 mecze następne przegrywały. Tutaj będzie już jakiś pewien poziom tych rozgrywek, co służy Lechowi i Legii, także myślę, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zagrozić Jagiellonii. Jak co tydzień z gościem magazynu będę mierzył się typując wyniki najbliższej serii spotkań. Ta pierwsza runda mistrzowska, ale też spadkowa, Marcin, przed nami. Może rozpoczniemy wpierw od meczu Legii, bo o nim mówiłeś, słyszałem. Ja stawiam na Legię, ale jednobramkowe zwycięstwo. To mecz w Pucharze Polski, zresztą dotychczasowe spotkania pokazały, że te drużyny są bardzo do siebie zbliżone, choć mają różne atuty. Znaczy, na pewno zbliżone poziomem, tak. Na pewno dużo lepsze od pozostałych zespołów. No myślę, że tutaj będzie, chciałbym, żeby Legia wygrała, tak. I jestem przekonany, że Legia zdobędzie mistrza Polski, ale w tym spotkaniu obstawiam wynik remisowy 1-1. O, tu już widzę, że pokusiłe się o konkretny wynik. Przejdźmy do meczów piątkowych. Korona Kielce, Ruch Chorzów, albo nie, zostańmy przy grupie mistrzowskiej, dopiero później zejdziemy do spadkowej. Jagiellonia, Białystok, Śląsk, Wrocław. Jak dla mnie jedynka. Ja myślę, że też Jagiellonia, która będzie cały czas, trener Probierz pewnie po cichu myśli o mistrzostwie, o zrobieniu niespodzianki. I tutaj bym stawiał wynik 2-1, bo myślę, że dobrym spotkaniem, bo Śląsk naprawdę gra fajną piłkę. Ale Jagiellonia też ma chyba swoje aspiracje. Myślę, że trener Probierz w ogóle coś przygotował, bo to jest, no to nie chcę powiedzieć szarlatan, ale trener, który lubi mieć coś w zanadrzu. Przekonamy się o tym już niebawem, idąc dalej. Wisła Kraków, Górnik Zabrze. Tutaj no, Zabrzanie moim zdaniem mogą być pod kreską w tej rundzie. Oni już swój cel osiągnęli, a Wisła wciąż chce więcej. Znaczy, na Wisłę w tym sezonie patrzę tak dwojako, tak? Bo to jest zespół, który ma ogromny potencjał, który myślę, że powinien być
pierwszej dwójce, trójce, tak? A cały czas gdzieś tam im to nie wychodzi. Zagrają jeden, dwa mecze świetne, zresztą mają świetnych zawodników, a później gdzieś tam jakiś dołek, nie wiem od czego to zależy, czy rzeczywiście ta otoczka cała i w klubie mówienie, że nie ma pieniędzy i jest problem i może to tak na nie wpływa, bo tak naprawdę, tak jak mówię, powinni być w czołówce, ale myślę, że zaczną dobrze i wygrają ten mecz 1-0. No to tutaj jesteśmy zgodni co do typu. Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk. Szczerze, ja byłem pod wrażeniem momentów, jakie zaprezentowała Pogoń w meczu z Legią. To raz. Dwa, ta seria trzech zwycięstw w bramkach 6-1 na korzyść drużyny Czesława Michniewicza po jego przyjściu, no robi wrażenie. I tutaj skłonny byłbym, jeśli nie zwycięstwo Pogoni, to remis na pewno. Tutaj Lechia nie wyjedzie z pełną pulą. Ja tak samo myślę. Pogoń jest w gazie, Pogoń jest natchniona przez trenera i to było widać tak samo tu na Łazienkowskiej. Nie mówisz o wcześniejszych spotkaniach, myślę, że to będzie kontynuacja tego i Pogoń wygra ten mecz. Lechia gra nierówno, tak? Ma fajne mecze, przeprowadzane ze słabymi, także ledwo została w tej grupie mistrzowskiej i myślę, że Pogoń wygra ten mecz 2-0. A powiedz, w grupie spadkowej, bo już teraz do niej przechodzimy, masz zdecydowanych faworytów do spadku, faworytów w cudzysłowie rzecz jasna? Znaczy przychylałbym się, że z trójki GKS Bełchatów, Górnik Łęczna, Ruch Chorzów, dwójka spadnie, tak myślę. Czytałem wypowiedź Andrzeja Iwana, zdaje się w przeglądzie sportowym, wytypował GKS Bełchatów i Górnik Łęczna właśnie. Zacznijmy od meczu Korona Ruch Chorzów. Tutaj właściwie to wszystko się może zdarzyć, ale Korona. Ja zdecydowanie optowałbym za tym zespołem. Ten mecz z Lechią Gdańsk, wygrany 3-2, gdzieś pokazuje, że ten zespół ma znacznie wyższe aspiracje. Umie grać też z dużo lepszymi od siebie. Ruch chyba dużo lepszy od Korony nie jest. No i też potrafi grać u siebie, tak? I myślę, że tutaj to jest ten atut. Też bym stawiał na Koronę. Myślę, że wynik 3-1. Jeśli jeszcze niedawno Gliwiczan stawiałem w gronie kandydatów do spadku, tak myślę, że w meczu z Łęczną wygrają. Wygrają i to całkiem spokojnie, różnicą przynajmniej 2 goli. Twój typ? Ja tutaj dam 0-0. Powiem szczerze, z przekory? Ta grupa w ogóle jest całkiem wyrównana, tak? Tu każdy z każdym może wygrać i u siebie na wyjeździe, także będzie ciekawie. Pod Beskidzie Bielsko-Biała, Zawisza, Bydgoszcz. To jest ciekawy mecz. Dariusz Kubicki wraca do klubu z Bielska-Białej. Dla mnie zaskakujące zwolnienie trenera Ojrzyńskiego, a Zawisza no, miał rewelacyjną serię, no i ta seria się skończyła. Teraz już nie ma kalkulacji, teraz już nie ma mówienia, że w grupie spadkowej będziemy wszystko odrabiać. Tutaj jest, moim zdaniem to jest najbardziej zacięte i najciekawsze spotkanie tej kolejki w grupie spadkowej. Znaczy tutaj chyba prezesi myśleli, tak jak, że mówię, zmiany trenerów w innych klubach podziałały, tak jak i w Zawiszy na początku i w Pogoni, chyba poszli tym tropem. Ale myślę, że na początku to nie wyjdzie i będzie 0-1 do Zawiszy. Ja też stawiam na Zawiszę, wyobraź sobie, w tym meczu, także jesteśmy zgodni. I ostatni mecz Krakowia GKS Bełchatów, nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. Tutaj właśnie jest ten duch trenera, tak, początkowy. Widzę, że Krakowia rzeczywiście odzyskała ten oddech i zaczęła grać w piłkę. I myślę, że będzie kontynuacja tego, tutaj skromne 1-0. No i zobacz, tutaj nowy trener, tu wcześniej nowy trener w GKS-ie, Bełchatów. Zresztą gdzie się trener nie zmienił? Wychodzi na to, że niedługo Henning Berg będzie tym najdłużej pracującym. Dobrze było to zmienić, bo naprawdę w Ekstraklasie każdy trener ze sobą przeprowadza pełno zawodników, później jest ta wymiana i nie ma tej stabilności, a to nie służy dobrze lidze. Karuzela. I w Krakowie Bełchatów dla mnie remis. To było nasze typowanie przed pierwszą serią spotkań fazy mistrzowskiej i spadkowej, czyli 31. kolejka. Ja tylko powiem, że tę poprzednią rywalizację z Czarkiem Kucharskim niestety przegrałem.